Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym pytaniem i na wstępie chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które zadają pytania, piszą je w komentarzach lub wysyłają w wiadomości prywatnej za to, że wysyłacie te wiadomości. Z początku, tworząc tą serię, myślałem, że w ogóle pytania nie będą przychodzić. Okazało się zupełnie inaczej. To tylko dowód na to, że zawód kierowcy autobusu jest popularny i informacja na temat tego zawodu jest bardzo potrzebna. Ja sam, zaczynając pracę kierowcy, przygotowując się do pracy kierowcy, poszukiwałem wiele informacji na ten temat. No i szczerze Wam powiem, że niektóre informacje znajdowałem, niektóre nie. Jest bardzo mało merytoryki, bardzo mało takich informacji technicznych. Bardzo dużo jest informacji na temat danych technicznych pojazdu, ale bardzo mało jest na temat merytoryki, czyli cech charakteru kierowcy, jak wygląda specyfikacja pod względem charakteru pracy. Także tych informacji jest bardzo mało. Nie przedłużając, zajmujemy się pytaniem. A pytanie brzmi: jaki jest Twój ulubiony autobus, którym najlepiej Ci się jeździ oraz czy miałeś przyjemność spróbować jazdy starszymi autobusami takimi jak Ikarus 280 lub Jelcz M11? Słuchajcie, Ikarus i Jelcz to są autobusy, które widziałem tylko i wyłącznie w telewizji lub w jakichś gazetach. Nigdy nie miałem okazji się takimi przejechać. Nie miałem tak zwanej przyjemności, widziałem je może kilka razy gdzieś na mieście jako zabytkowe, ale ja nie urodziłem się w czasach, kiedy te autobusy jeździły na linii i nie miałem okazji spróbować liniowo przejechać się tymi autobusami. Najstarszym, jakim jeździłem, to chyba z 1997 roku, to jest MAN z trzema drzwiami standard i takim miałem okazję się przejechać. No i druga część tego pytania, jaki jest ulubiony autobus? Bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, do wyboru z autobusów są dwie marki, jeśli tak bym miał to przedzielić. No i to jest Solaris i MAN. I oczywiście, że wybieram MANa. Dlaczego nie wybrałem Solarisa? Już Wam odpowiadam na to pytanie. Solaris jest marką specyficzną. Jest to autobus, który kieruje się specyficznie. No i ze względu właśnie tej specyfikacji, czyli że na zakrętach się lubi pochylać, kierownica ma większe przełożenie, czyli trzeba więcej się nakręcić na rondach, żeby w ogóle skręcić. I to jest ten minus Solarisa, że ta kierownica jednak ma inne przełożenia. W MANie jednak stawiam na wygodę, chociaż Solaris ma pod względem komfortu kierowcy więcej schowków i to jest plus. MAN tych schowków, bynajmniej w autobusach, w których ja jeżdżę, jest mało tych schowków, to jest jedyny minus, ale mi się oczywiście MANami jeździ lepiej, bo moim zdaniem są stabilniejsze na drogach. I oprócz tego, że marka, to jeszcze mam swój ulubiony autobus pod względem numeru inwentarzowego. Jest to autobus 7043 z tego względu, że ma białe wyświetlacze zamiast żółtych, biały LED zamiast żółtego LEDu i to mi się bardzo podoba. I z tego względu właśnie mam swój ulubiony autobus. Tak można by to powiedzieć, tak odpowiadając na to pytanie. Czy mi się kiedyś to zmieni? Raczej nie. Jestem zdecydowany bardziej na MANa z tego względu właśnie, że jest bardziej on stabilny. Jeszcze miałem okazję się przejechać kiedyś Mercedesami. Mercedesy też lubiałem z tego względu, że miały bardzo dużo przestrzeni i też były stabilne na drodze. Oczywiście MAN wykazywał się dużą ilością błędów na pulpicie, tak jak i Solaris. Solarisy też są przeklęte właśnie przez to, że te błędy się pojawiają znienacka, znikąd, nie wiadomo o co tam chodzi. W MANach aż tyle błędów się nie pojawia, chociaż wiadomo, że jeśli wszystko jest nadziane elektroniką, to prędzej czy później jakieś błędy się pojawią. Ale pod względem komfortu kierowcy, pod względem stylu jazdy, pod względem wygody,
pod względem moich upodobań wybieram Mana Liona City 12, oczywiście standard, bo innymi nie mam okazji się przejechać. Kiedyś jeździłem przegubami, ale słuchajcie, przegubami bym zimą nie jeździł z tego względu, że obawiam się podjazdu pod górkę i tak zwanego przełamania. Co to jest przełamanie? Przełamanie to nic innego jak ułożenie autobusu w tak zwaną literkę L, czyli przegub się tak złamie, że już nie idzie go wyłamać z powrotem, i to ryzyko istnieje bardzo duże zimą, bo no i też druga sprawa, przegub jest o wiele cięższy, można w nim przewozić o wiele więcej ludzi, a to też jest większa odpowiedzialność. Ja mam okazję się jeździć standardami, więc te autobusy spotykam na co dzień i takie lubię. No, wiadomo, że im większy autobus, tym lepiej się prowadzi. Ja też się kieruję taką zasadą, że im większy autobus, tym lepiej się prowadzi. Gdybym miał wybierać między standardami a przegubami, to chyba bym się skusił właśnie na przeguby z tego względu, że są większe i jest większa frajda zjeżdżenia większymi pojazdami. Tak miałem na ciężarówkach, a tak chyba też bym miał na autobusach. I tak to wygląda. To już odpowiadając na to pytanie, także dziękuję za to pytanie. No i do następnego odcinka. Zadawajcie pytania w komentarzach i do zobaczenia.